Oznacza, że świat ogarnia radość i pokój, bo Jezus w nasze serca wkracza. Co roku czcimy to zdarzenie, świętując je w rodzinnym gronie, a miłość do małego Boga we wszystkich ludzkich sercach płonie. Pan Bóg wstąpił znów na ziemię, więc Go uczcimy należycie, bo opowiemy dziś o Jego Matce, świętej Marii, jakie wiodła życie. Żyło starsze małżeństwo, bardzo się kochające. Szczęśliwie życie wiedli w mieście Nazarecie, lecz o jednym stale marzyli – mieć dziecię. Z Bożej łaski po latach cudu doczekali, Anna córkę urodziła, Maryją ją nazwali. Jachimie, jaka jest nasza piękna Maryja. Tak, Anno, widać, Bóg nam sprzyja. On sprawi, że to dziecko nam się urodziło. Musimy mu odpłacić za dobro i miłość. Za Twoją sprawą, Panie, Maryja się urodziła. Tobie więc ją ofiaruje, Tobie będzie służyła. Anno, gdy nasza Maryja ukończy lat 3, oddamy ją Bogu na służbę w świątyni. Zgodnie ze zwyczajem, ze swym kapłańskim stanie, Maryja lat 11 trwała nieprzerwanie, a kiedy ponownie w domu zamieszkała, starszyzna kapłanów męża jej wybrała. Witaj, Anno, witaj, Joachimie, jestem cieślą, Józef mi na imię. Bożej kapłanów wolę jestem wyznaczony, by w domu waszym przyszedł szukać żony. Maryja czystością słynie z duszy i ciała, może na męża bym je zechciała. Maryjo, córko moja, weź się do komnaty. Przyjdź do nas człowiek niebogaty, ale szlachetny, potomek rodu Dawidowego. Życzeniem moim jest, byś wyszła za niego. Nie znam Józefa, ojcze, lecz wierzę ci szczerze, że najlepszego z najlepszych męża mi wybierzesz. Zgodnie z obyczajem, córka jeszcze rok z nami zostanie. Później pojmie się za żonę, Józefie szlachetny panie. Która od Boga dostępuje tego,
wybrał Cię matką dla swojego Syna, Pana i Zbawiciela narodu ludzkiego. Jak to się stanie, skoro nie zna męża? Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wszystko swą wolą przezwycięży. Dziecko się poszło przez Ducha Świętego. Tak da się spełni Boża obietnica, jeśli go Twoja nie spotka odmowa. Oto ja, Pańska Służebnica, niech mi się stanie według Twojego słowa. Maryjo, co się stało? Anioł zwiastował mi dobrą nowinę. To ja powiję niebieską dziecinę, Mesjasza od wieków oczekiwanego. Anioł ci dziecko w łonie przypowiedział. Maryjo, co ty nam tu opowiadasz? Mów zaraz, kto w naszym domu cię odwiedzał, bo kłamstwem swym jeszcze niżej upadasz. Ojcze, czystość ma zawsze nieskalana. Zostanę matką Dzieciątka Bożego. Właśnie wypełnia obietnica Pana, który przeze mnie syła Mesjasza Małego. Józefie, jakie myśli w Twojej głowie się kryją? Co zamierzasz uczynić z moją córką Maryją? Nie oskarżę przed starszyzną Maryi. Kamieniami by ją przecież zabili, przed śmiercią ją Anno ocalę, lecz później pewnie mnie oddalę. Dzieciątka Bożego. W księgach moich wyczytałem, że przyjdzie ta godzina, na się ludzom Mesjasz, a to będzie mała dziecina. W
Urodzi się ona by w ubóstwie, wystające z wysokami. Panować będzie w ludzkich sercach, ten król nad królami. To na podróż iść niełatwo, wieście drogę są zawierzać, bo gdy widać taką światłość, to nie można tam nie zmierzać. Za Augusta, za cesarza. To co noc pisać kazał. Każdy szedł do swojej krainy, gdy miał swoje narodziny. Wszedł też Józef z Galilei, z nim Maria jego żona. Droga ta była daleka, a ona bardzo strudzona. O Józefie, noc zapada, a ja nie mam więcej mocy, aby dalej dziś wędrować po tej zimnej, ciemnej nocy. Tak strasznie zimno, tak ciemno wszędzie. Józef, Józefie drogi, co z nami będzie? Zostań, Mario, widzę światło. Tam mieszkają pewno ludzie. Oni dadzą nam wypocząć po wędrówki naszej trudzie. Hej, jest nam kto? Niech otworzy. Jesteśmy bardzo zdrudzeni. Patrzymy waszej pomocy i ciepłego miejsca w sieni. Kto tam puka tak po nocy? Dobrym ludziom spać się daje. Chcecie wejść, to złotem płaćcie. Takie u nas są zwyczaje. Dajcie nocleg, choćby w sieni. Jesteśmy bardzo zdrudzeni. Z Nazaretu daleka droga. Odwróćcie nam w imię Boga. Jeśli złota nie macie, idźcie dalej swoją drogą. Bo zaraz psami poszczuję i święci wam nie pomogą. Pannę Maryję, Bóg mi dał w opiekę. Idziemy z drogi dalekiej, jak gdziekolwiek. Ale ona jest ziebnięta i strudzona. Nie wpuść jej nas, bogacze. Tylko wiatr na mnie płacze, tylko wiatr i nikt już więcej. Żeby chociaż ogrzeć ręce, tak niewiele nam potrzeba. Żeby chociaż kąpiel chleba, choćby okruch, serce boli, ale nie, tylko okruch soli. Słyszałem, że szukacie noclegu, a ludzie właśnie przyjęli. Ja nie mam własnego domu, łoża ani czystej pościeli. Ale z całego serca was proszę o gościnę. Niech w mojej ubogiej stajnce twa żona urodzi dziecinę. Dzięki piękny pasterzu, dobroć twoja będzie nagrodzona. Kiedy tylko ty dzieciątko przyjdź na świat z mego łona. Thank you.
Jezusek maleńki. Idź szybko do Maryi. Powitaj maleńkiego. Trzeba wrócić ślankiem. Posłanie dla niego. Zobaczcie, proroctwo się dopełniło, boskie przyrzeczenie właśnie się spełniło. Narodził się Mesjasz z rodu Dawidowego, który śmiercią swą ludzi zbawi od grzechu wszelkiego.
zawsze ten król nad królami. Złoto dla króla, królów tej podejrzliwszego. Kadzidło dla kapłana, kapłan najświętszego. Mira dla człowieka, którego przyszłe cierpienie da ludziom na całej ziemi grzech odkupienie.